Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 117 odcinek Zarychty na Solo. Jak co tydzień, z wyjątkiem poprzedniego tygodnia, co zaraz wyjaśnimy, spotykam się z Mariuszem Bazerem. Witaj. Witaj Piotr, witam wszystkich słuchaczy. Tydzień temu nas nie było, z tego względu, że byliśmy, ale nie do końca byliśmy. Mianowicie spotkaliśmy się, nagraliśmy, wydaje nam się, że najlepszy jak dotąd materiał, który wspólnie robimy, tylko zawiodła nas technika. Najzwyczajniej w świecie po prostu materiał się nie nagrał i nie mieliśmy czego wam wrzucić, a już nie mieliśmy też kiedy się złapać ponownie, żeby nagrać tą zapowiedź ostatnią, więc ogromne sorry z naszej strony. Ale dzisiaj już zrobiliśmy 3 crash testy przed startem tego, co w tej chwili nagrywamy, i działa. Więc dzisiaj wieczorkiem o godzinie 19 wpada ten materiał, który w tej chwili nagrywamy na mój kanał, na nasz kanał Magic Basketball, i możecie sobie posłuchać, o czym Piotrek i Mariusz dzisiaj będą dla was gadać. A jakie tematy dzisiaj przygotowaliśmy? Tak naprawdę temat wpadł nam jeden tylko do głowy, który będziemy chcieli co tydzień wałkować i pewnie wokół niego będziemy rozbudowywać kilka historii, bo już zdążyłem zauważyć, że Mariusz jest dosyć gadatliwy. Więc Mariusz, temat, który podejmujemy, topy i flopy tygodnia. Więc będziemy kogoś nagradzać, kogoś karać za to, co zrobili w poprzednim tygodniu. No i chciałbym, żebyśmy zaczęli od negatywów. Więc twój pierwszy negatyw, twój pierwszy flop tego tygodnia, poproszę. Znaczy, flop poważny to na pewno dramatyczny start. Co, całkowita nowość, tak jak idziesz do sklepu i nagle boom, coś cię nokautuje, czego wcześniej nie widziałeś, albo jakieś nowe piwo, albo jakiś nowy napój, albo nie wiadomo co. Czyli start, dwa pierwsze mecze Golden State Warriors i ten trzeci, który wygrany, ale nie lepszy, jeśli chodzi o styl, po prostu podjęli tym razem walkę. A drugim flopem, no zdecydowanie kabaret, bo szacunek to jedno, a fakty to drugie, no kabaret w wykonaniu Jamesa Hardena. To są takie poważne i mniej poważne, ale zdecydowanie te dwa u mnie po pierwszym tygodniu rozgrywek królują. Okej. Okay. Powiedz mi, chodzi ci, jeśli o Hardena, o ten strzał w ryj, który sobie po prostu sam piłką sieknął? Wydaje mi się, że nie tylko ten strzał, ten, on się prawie sam znokautował, sam sobie prawie tą szczękę złamał, ale wydaje mi się, że po prostu ja oglądałem dwa mecze Houston Rockets od deski do deski i po prostu to jest kabaret, mówię w taki sposób może bardzo brutalny, ale no nie złośliwy. No słuchajcie, 3 na 26 w pierwszych dwóch, później ostatnim razem chyba znowu 3 na 12 czy na 14 i ta niekończąca się kontynuacja próbowania zagrania tego samego, kiedy nie idzie. Dodatkowo ta wymiana zdań z Westbrookiem w pierwszym meczu, i w pierwszym meczu Westbrook był lepszym zawodnikiem i Hardena, i w drugim, i w trzecim. W każdych tych trzech meczach to lepsza kwarta na przełomie czterech Westbrooka pozwalała Warriors bić się o zwycięstwo i wygrać dwa mecze. Ale po prostu no jakby to nie Westbrook krzyczał do Hardena, tylko Harden na Westbrooka w tym pierwszym meczu. Chociaż nie pompujmy balonika, bo to nie wiadomo było co, no ale szybko kamery wychwyciły, kiedy tam lekko zdenerwowany Harden ma do przekazania jakieś rzeczy Westbrookowi. Później ten kolejny mecz, gdzie no już to był cegła za cegłą plus no nokautowanie samego siebie. No i ostatni mecz po raz kolejny, no jak można trafić 4 na 18, a uzbierać 40 punktów. Harden, szacunek, uwielbiam to, jak potrafisz oszukiwać rzeczywistość i jaki masz talent, ale osobiście naprawdę nie podoba mi się ta gra, nie podoba mi się, nie wierzę w to, naprawdę nie wierzę w to, że trener Houston jest w stanie nakreślić taką taktykę, żeby w kolejnych trzech meczach po prostu Harden mógł rzucać po 20 razy, nawet jak nie idzie, i kontynuować 20, bo mecz potrwał o 5 minut dłużej, to byłoby to kolejnych 10 rzutów. Po prostu powoli, naprawdę mimo serducha do Houston, no gra Hardena po prostu mnie osobiście odrzuca. No powiem ci, patrzę w tej chwili w jego statystyki, 6 na 40 za 3 to jest 15%, 28% z gry w ogóle, nie, to jest jakiś koszmar. On ma więcej strat, 19, niż celnych rzutów w gry jak na razie. A powiedz, ile ma punktów na mecz po tych trzech spotkaniach?
Nie no, punktów ma 29 ponad na mecz, no bo on wykonuje 16 osobistych średnio na mecz. No to jest kosmos, to jest mój flop tygodnia o takie mniej poważne sprawy. Ja wiem, że on za chwilę może odpalić na poziomie 30 punktów w każdym meczu przez 40 kolejnych, ale szczerze, naprawdę, ja tego nie jestem w stanie dłużej, na dzisiaj przynajmniej oglądać i na szczęście bardziej pozytywnie zaskakuje mnie Westbrook, ale no... No naprawdę, to jest ciężki temat, ciężki temat. Ja mam takie wrażenie, że po prostu James jest sam sobie winien, że nie lubię tego słowa i jestem, ja takim nie jestem człowiekiem, bo ja za chwilę mogę powiedzieć, że rozegrał najlepszy mecz kolejki, ale po prostu no nie dziwię się, że przybywa w sieci, bo przybywa, nie oszukujmy się, widzimy to po naszych social mediach, naszych rozmowach, no przybywa tych hejterów Hardena, ponieważ no te trzy pierwsze mecze to jest najgorsza laurka, jaką sobie mógł na początku sezonu James tak naprawdę napisać samemu. Co jest w sumie symptomatyczne, tak dla mnie przynajmniej, on nie gra jakoś inaczej niż grałby w poprzednich sezonach, tylko po prostu nie trafia i jakoś, nie wiem, jakaś frustracja jeszcze dodatkowa przychodzi. Nie wiem, skąd się tak naprawdę to bierze, bo okej, tak jak mówisz, jak on zacznie trafiać, to nagle będzie to nie 29 na mecz, tylko 39 na mecz, no bo jak sobie policzyłem, on sumując rzuty osobiste i rzuty z gry, on ma więcej oddanych rzutów niż minut rozegranych, więc on średnio ponad jeden raz na minutę gry oddaje rzut. Kosmos też dla mnie następny. Natomiast no, Houston no, muszą coś zrobić, żeby się ruszyć, bo co prawda bilans chyba 2-1 na razie, ale to nie o sam bilans chodzi, tylko też o grę. Na początku sezonu można rzeczywiście myśleć o tym, że liczą się zwycięstwa, a nie styl, ale w pewnym momencie ten styl musi przyjść i wtedy bo dzięki temu połączeniu stylu z umiejętnością wygrywania można zrobić coś więcej, a wiadomo o co im chodzi. O mistrza, o nic innego. Piotr, jeszcze podsumowując, przypomnisz raz, ile trafił celnych rzutów, ile? 18 celnych rzutów z gry jak na razie. Na ile oddanych? 63. Ile ma punktów na mecz? 29. To jest koniec tematu. To jest po prostu koniec tematu. To jest dla mnie, to jest naprawdę bez złości do Jamesa, tylko mówię na pewno. Dlatego się nie da oglądać to po jest, prostu. To jest kabaret. To jest kabaret i to dodatkowo mówię, te jego nerwy, które wyładowuje w jakiś sposób na Westbrooku bądź na biednym Spaldingu. Po prostu no pierwszy tydzień no malina tygodnia trafia do Hardena. Dobra, powiedziałeś jeszcze o Warriors i tak się zastanawiam, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy o nich w tym podcaście, który się nie nagrał, to obaj liczyliśmy, że Warriors będą drużyną na playoffy i że jak jeszcze wróci Klay Thompson w drugiej połowie sezonu, czy tam w samej końcówce, to że będzie naprawdę dobrze z nimi. Tymczasem na razie, oczywiście nie ma jeszcze chociażby Williego Colisteina, nie ma Kevona Rooneya, bo też jakiś złapał uraz, ale na razie wygląda to tragicznie. Z Pelikanami w tej chwili mam wrażenie, że pojechałby Anwil Włocławek i też mógłby wygrać, patrząc na to, jak Pelikany na razie bronią, ale Warriors, patrzyłem na mecz chyba z Clippersami, zdaje się, albo nawet z Oklahoma City i tam błędy w obronie, jakie były robione, to ja nie wiem, no to takie błędy się robi w lidze amatorskiej. Ja nie pobiegłem za swoim, to nikt nie pomógł, to ten 10 chyba rzutów spod samego kosza bez krycia dla drużyny przeciwnej, no masakra, Steeper to tam zjada pewnie zęby sobie. Znaczy tutaj problem jest dużo bardziej poważny, tak jak powiedziałem, te flopy, Harden, mam nadzieję się nie obrazić, to jest takie mniej, bo to jest 3 mecze, my wiemy na co cię stać, my wiemy jaki z ciebie kocur i my wiemy co ty będziesz robił w dalszej części sezonu. No ale jednak wychodzisz na naprawdę MVP programu Shaka w pierwszym tygodniu, ale tyle o Hardenie. Problem Warriors jest dużo bardziej poważny, jeśli chodzi o te flopy tygodnia, ponieważ tutaj mówimy o tym, że każdy sobie z nas dawał sprawę, że Warriors to może nie być ekipa, którą będzie gromiła swoich rywali, tak jak w ostatnich latach, ale na pewno nikt się nie spodziewał, że tak naprawdę w pierwszych 2 meczach dojdzie do prawdziwego gwałtu, do prawdziwego dramatu, który na szczęście jest bardzo, bardzo treściwie i szczerze komentowany przez zawodników, szczególnie przez Draymonda i przez coacha Kerra, ponieważ ja jeszcze bardziej szanuję słowa, kiedy chłopaki wyłapują dramat na szczenę od Clippersów.
później dramat na scenę od Oklahomy i nie wskakują na konferencję prasową i nie mówią głupot typu a, bo nie mieliśmy coś, tylko wychodzi coach Kerr i mówi najpierw sam: obudziliśmy się w prawdziwych realiach NBA, w ciągu ostatnich lat żyliśmy w świecie, który nie powinien istnieć. Po czym wychodzi Draymond Green i mówi prosto, dobitnie, jak każdy z nas, kiedy jest naprawdę wściekły. Teraz nie będę cytował, no ale w najmniejszym stopniu, cytując to, co mówi, jesteśmy po prostu tak pieprzenie słabi, że to jest głowa mała. I ten mecz z Pelicans niczego nie zmienił, jesteśmy dalej dramatycznie słabi. Jest to wina głównie moja, ponieważ to moje doświadczenie w porównaniu do kolegów młodszych od siebie powinno tych chłopaków szybciej uczyć naszego stylu, więc to ja głównie ze Stefem na dzisiaj zawalam, po prostu muszę być lepszy, muszę jak najszybciej chłopakom wytłumaczyć, jak my pracujemy na parkiecie, a dodatkowo chłopaki po prostu muszą jak najszybciej troszkę ciężaru gry również wziąć na siebie. I to, co jest najważniejsze, co ty wspomniałeś, jeśli chodzi o defensywę. My zapomnieliśmy ostatnich, znaczy inaczej, nie wszyscy, ale większość też bez urazy do takiego przeciętnego kibica, patrząc na wyniki ostatnich lat Golden State Warriors, biorą pod uwagę tylko i wyłącznie ich walory ofensywne. Ale mało kto, albo wiele osób zapomina, że ofensywa Warriors w ostatnich latach brała się naprawdę od świetnej obrony, od przejścia z obrony do ataku. Nie byłoby takich sukcesów w ataku, oni wykorzystali to, co po prostu na to mieli w pakiecie, czyli niesamowitych dwóch strzelców, jednych z najwybitniejszych w historii tej gry, czyli Thompson i Curry. Do tego Walczak pod koszem w postaci Greena, no i dodatkowo jeszcze w ostatnim czasie dwa tytuły z Kevinem Durantem, ale dalej te świetne popisy w ataku nigdy nie miałyby wielkiej racji bytów na poziomie takich sezonów, jakie grali Warriors, bez świetnej obrony. W tej chwili, nawet również w tym meczu w Pelicans, tej obrony nie było. Chłopaki po prostu jeszcze nie grają obrony. Oni po prostu w meczu Pelicans podjęli walkę, ponieważ w dwóch pierwszych meczach oni nie podjęli walki. To powiedział sam Green. My nie podjęliśmy walki. My zobaczyliśmy po 20 minutach, że nie jesteśmy w stanie ustawić się tak, jak trzeba w obronie, przez co nie potrafiliśmy zaplanować konkretnego poukładanego ataku i my po prostu nie podjęliśmy walki. Przeciwko Pelicans oni podjęli tą walkę, ale dalej dali sobie rzucić 120 tam chyba 5 punktów, więc na dzisiaj bardzo mi szanuję za to, że chłopaki wyłapali takie dwa straszne nokauty i ten mecz z Pelicans nie był dużo lepszy, ale potrafią powiedzieć, że jest źle, bo to my, jest źle, bo to nowa sytuacja jest i zrobimy wszystko, co możemy, ale aby było lepiej, tylko patrząc realnie na to, na ten skład, na te anonimowe nazwiska, na ten brak doświadczenia u tak wielu zawodników, 9 zawodników poniżej 23 roku, to po prostu naprawdę może być niewykonalne w tym sezonie. Dokładnie, i tu się z tobą w 100% zgadzam. I tak jak wspomniałem, Steve Kerr ma przed sobą naprawdę ciężki cały rok. Jeżeli on nauczy tych chłopaków dobrego grania, dobrego przesuwania się w obronie, później wyprowadzenia odpowiednich kontrataków, czy w ogóle zwykłych nawet ataków z tej niezłej defensywy, to będzie świadczyło, że on jest nie tylko trenerem świetnym do prowadzenia drużyn gwiazdorskich, ale też, że jest w stanie pracować na poziomie takiego wyrobnika, takim poziomie, w którym dla mnie jakimiś takimi wyznacznikami świetnej roboty są Eric Spoelstra, Monty Williams i brakuje mi teraz nazwiska, miałem przed chwilą Rick Carlin. O, to są goście, którzy potrafią zrobić coś z niczego. I teraz liczę na to, że Steve Kerr też się kimś takim okaże, bo póki co on raczej miał w swoich drużynach samograje. Miał takie składy, że no, trudno było nie wygrywać z nimi i nawet udawało się to jego asystentowi, który jest z kolei moim pierwszym flopem, czyli Luke Walton i wszystko to, co się dzieje w Sacramento Kings, gdzie mam wrażenie, oczekiwania były zdecydowanie wyższe. Oczywiście jest problem taki, że kontuzję złapał Marvin Bagley. Zawirowania chyba wokół kontraktu Buddy'ego Hilda sprawiły, że Buddy na razie jeszcze chyba się upaja tymi 90 ponad milionami, które otrzymał w kontrakcie i nie wiem, zapomniał, jak się rzuca. Bo ogólnie Sacramento mają jeden z najgorszych ataków w lidze, trafiają z gry poniżej 40% i w ogóle to, z czego oni słynęli w poprzednim sezonie, czyli ta super szybka gra, fantastyczny De'Aaron Fox, świetny właśnie Hield,
Świetny z ławki Bogdan Bogdanowicz tego nie ma. Tam nie ma w tej chwili kto pociągnąć tej drużyny i wydaje mi się, że trochę, może oczywiście jest wcześnie, 4 mecze, ale Dave Jerger nie jest jakimś wybitnym trenerem. Nie jest nie wiadomo jakim magiem, ale jest gościem do bólu konsekwentnym, do bólu solidnym i mam wrażenie, że Jerger w zeszłym sezonie szybciej dotarł do tych Kings niż w tej chwili próbuje to zrobić Luke Walton. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. To znaczy temat Warriors już rozumiem, zamykamy. Zamykamy, tak, bo jest raczej w miarę jasny. Ja jeszcze chciałbym dodać do tego, co powiedziałeś o coachu Kerze, to jest taki sam, to jest podobny test do tego, kiedy zachwycaliśmy się sezonem, kiedy kontuzji doznał Kyrie Irving, Gordon Hayward i nagle Boston Celtics, zespołu, który traci 2 największe gwiazdy, zastępując kontuzjowanych zawodników równie utalentowanymi zawodnikami, dochodzi do 7 meczu przeciwko LeBronowi, ale w następnym sezonie, kiedy dochodzi presja wyników i kiedy dochodzi do tego, że nagle mamy 2 już zdrowych tych równie utalentowanych, wyszło jak wyszło, więc to się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że na pewno jest to jakiś test dla Steve'a Kerra, czy to będzie po prostu totalny dramat, czy ten Steve Kerr będzie potrafił swoje mistrzowskie DNA z czasów gry obok Jordana i gość, który ma 3 miski jako gracz, czy 4, 3 miski jako coach, będzie w stanie na to zareagować. Jedyna nadzieja to jest D'Angelo Russell, który tak naprawdę zamydlił oczy i chyba wszystkim w Golden State i chyba wszystkim nam, że myśleliśmy, że jeden D'Angelo Russell będzie w stanie zastąpić nie tylko Kleja, ale jeszcze pociągnie tego, czego w tej chwili nie jest w stanie dołożyć do tego zespołu. Iggy, Cook, czy cała ta ławka w postaci Livingstona, którego naprawdę nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, dlaczego mimo wszystko nie podpisali na kolejny sezon, kiedy on w tej chwili nie gra nigdzie, ale wydaje mi się, że po prostu D'Angelo Russell nie jest, nawet herbaty nie jest w stanie podać Thompsonowi, przynajmniej w tych pierwszych meczach. Kończymy o Warriors, przechodzimy do Kings, gdzie mówisz tak jak rozmawialiśmy wcześniej o Kings, ja wrócę do jednej rzeczy, tutaj też ewidentnie tragiczny start, również słaby, ale tutaj ja w tej chwili jestem cały czas, od 2 lat rozmawiając o Sacramento, cały czas się trzymam tej jednej swojej takiej tezy, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak długo w Sacramento Kings, mając 8 bardzo utalentowanych zawodników, oni będą chcieli, żeby oni wszyscy grali średnio po 24-28 minut. Ja wiem, że każdy chce grać, ja wiem, że każdy chce być dowartościowany, przez co nie wpada wieczorem na swój Facebook, Twitter i nie zaczyna dawać do zrozumienia, że chętnie by wyleciał do innego klubu. Ja wiem, że Divac jest nie najłatwiejszym generalnym menadżerem tego klubu, ale już nawet sytuacja, tak jak wspomniałeś, z Buddy Hieldem przed sezonem była taka niesmaczna odrobinę, ale ja po prostu jestem cały czas, jeśli chodzi o Sacramento, ciekawy, kiedy w końcu tam będzie powiedziane, że w ostatnich 60 sekundach stawiamy na taką piątkę, że ten jest pierwszoplanowy, nie można ich całą ławkę rezerwowych trzymać szczęśliwie i całych wszystkich zawodników pierwszej piątki, ponieważ tam się musi w końcu wykreować lider albo 2 liderów, którzy po prostu mają określone zadania i nie schodzą poprzez taką bardzo dużą rotację w dziwnych momentach meczów i przede wszystkim wiedzą, jak rozgrywać ostatnie minuty, ponieważ jeden mecz kończyli walcząc do końca, ale ten mecz znowu w ostatnich sekundach wyglądał w ich wykonaniu tak, jak w zeszłym sezonie, a nie wiem, czy pamiętasz, w zeszłym sezonie Sacramento Kings było drużyną, teraz nie chcę skłamać, czy to było 27 czy 29 spotkań, 1/3 sezonu, gdzie oni przegrali od 1 do 5 punktów na korzyść rywala, czyli oni naprawdę podjęli walkę 30 razy więcej. Oni teoretycznie byli w stanie, byli bardzo blisko do zdobycia 30 zwycięstw w sezonie więcej, ale nie potrafili po prostu rozegrać końcówek. A teraz mam po prostu dalej wrażenie, że chcąc wszystkich trzymać szczęśliwych,
Po prostu ta rotacja jest zbyt duża, brakuje tak naprawdę takiej linii, kto jest zawodnikiem pierwszej piątki do końca i kto będzie w tym momencie brał ciężar na siebie. I jeden z moich ulubionych coachów, który naprawdę na razie i w Lakers przeżywał jako już główny coach dramat i teraz przeżywa na początku Sacramento swojego pobytu tam dramat, Luke Walton, no widać, że faktycznie kilka nerwowych reakcji poza tym podczas meczów na ławce rezerwowych, no wygląda to naprawdę słabo. No wygląda to słabo i tak jak powiedziałeś, ja sobie teraz jeszcze sprawdziłem, mamy 10 zawodników, które mają średnią minimum 18,5 minuty na mecz. I tak jak mówisz, tam jest rzeczywiście za dużo rąk do grania i to nie są zawodnicy, którzy, okej, tak sobie patrzę, trzech gości jest takich, którzy przeżyją bez piłki. To jest Trevor Ariza, który po prostu będzie stał w rogu i czekał na podanie. To jest Rishon Holmes, który będzie biegał, stawiał zasłony, ścinał do kosza i bronił. I Dwayne Dedmon, który podobne decyzje, podobną rolę ma jak Holmes. A pozostawi? Josep musi mieć piłkę w rękach, Bogdanowicz musi mieć piłkę w rękach, Bielica też, Bagley też, Hield też, Fox też. No i może Harrison Barnes, jedyny, który też może przeżyć trochę bez piłki. No ale za drugiej strony, mając wysoki kontrakt, on musi mieć tą piłkę, no bo jak może zarabiać takie pieniądze jako Barnes, prawda? Dokładnie, więc to tak jak mówisz, tam jest tego wszystkiego za dużo. Ja miałem wrażenie, że poprzedni sezon trochę tą hierarchię narzucił, bo De'Aaron Fox był fantastyczny w poprzednim sezonie i ja liczyłem na to, że to się jeszcze bardziej pogłębi, że on jeszcze dostanie więcej swobody dla siebie, że on jeszcze bardziej będzie decydował o tym, jak gra ta drużyna, a tym bardziej poszło, a tymczasem poszło to w odwrotnym kierunku, że właśnie Foxowi zabrano trochę tej decyzyjności, zabrano mu trochę piłki w rękach, i to gdzieś tam się odbija na wynikach. Oczywiście kluczem jest też to, że im po prostu nie siedzi rzut. Bo oni jak na razie rzucają poniżej 40% z gry i są tylko jedną z dwóch drużyn, które rzucają poniżej 40% z gry jak dotąd. Więc im pewnie zacznie wpadać z czasem. Tylko problem polega na tym. Sposób, w jaki Sacramento zbudowali skład w tym sezonie, jasno określał ich cele. Playoffy są koniecznością. Brak playoffów w tym składzie to jest dla nich ogromna porażka. A Zachód jest tak wyrównany, że tu sobie nie można pozwolić na moment oddechu, nie można sobie pozwolić na moment słabości, bo oni mając w tej chwili bilans 0-4, już są daleko w tyle za drużynami, które zdobyły już pierwsze zwycięstwa. I dogonienie tego na tak ciężkim Zachodzie będzie ogromnie trudne. I boję się tego, że się, nie wiem, w kwietniu spotkamy i pogadamy, cholera, Sacramento mieli ten jeden fajny rok temu, a teraz znowu dołują. Nie chciałbym tego, ale boję się tego coraz bardziej. No ja też bym nie chciał, bo naprawdę jestem blisko związany, lubię tą organizację, zawsze byłem jej fanem. Nie jestem fanem Vlady Divacza jako generalnego menadżera. Przepraszam, nie będę tutaj tego ukrywał, ale po prostu wydaje mi się, że problemem jest, będę to powtarzał, ty to teraz też powiedziałeś, rotacja i rotacja, raz jeszcze, wydaje mi się, że tacy zawodnicy jak, ja nie rozumiem tej sytuacji na przykład z Bagleyem w zeszłym sezonie już, Bagley, który wychodził z numerem drugim, wiemy, że on może grać na czterech pozycjach, gość ma w oczach ogień, tak naprawdę wchodził od pierwszego meczu, jakby ta drużyna albo miała od razu iść na mistrza i nie będziemy pompować Bolnika, albo nie będziemy, albo on jest, nie wiem, kontuzjogenny czy coś. Chłopak tak naprawdę w sezonie debiutanckim, gdzie wiele innych debiutantów z dużo niższym numerem potrafiło naprawdę wychodzić w pierwszych piątkach, zdobywać kluczowe punkty, ten chłopak był oszczędzany, huchany, w tym sezonie znowu nie wyszedł w pierwszej piątce, a w drugim meczu sobie złamał kciuk. Bogdanowicz, który jest świetnym, to jest symbol, jeden z symboli w tej chwili NBA szkoły serbskiej koszykówki, europejskiej koszykówki, ale no już mam takie wrażenie, że jest traktowany jak gwiazda, która tak naprawdę musi również mieć te 30 punktów czy 30 minut na mecz. Harrison Barnes, który jako jedyny najbardziej doświadczony mistrz z Warriors dostaje kontrakt według mnie trochę za duży. Buddy Hield przed rozpoczęciem sezonu twierdzi, że jemu się też należy, też podpisują z nim dosyć spory kontrakt. Zaczyna się ten sezon, nowy trener i mam takie znowu wrażenie, że po prostu, tak jak powiedziałeś, rotacja zbyt duża, zbyt mało tego, tych no, ja wiem, że czasami to się sprawdza, ja sobie zdaję z tego sprawę, ja wiem, że drużyna, koszykówka to sport zespołowy, ale do NBA, żeby odnosić coś więcej niż w niej grać,
to musi być po prostu gość, który w danym momencie, kiedy zostaje ostatnie 50, 30, 20 sekund, po prostu wiesz, że musimy zrobić wszystko, żeby jego wykreować, że to on ma tutaj oddać rzut. I dwa, żeby ta hierarchia między jednak pierwszą piątką a drugą była taką, że ci, co chcą skoczyć do pierwszej piątku, zapieprzają na treningach jak najbardziej mogą, żeby do niej wskoczyć, a nie bić się o nią minutowo rywalizacją podczas meczu, gdzie trener po prostu chce, żeby każdy nie poszedł do szatni i nie przeklinał pod prysznicem, że zagrał 10 minut. Dobra, kończymy temat Sacramento? No mi się wydaje, że chłopaki mogą zagrać tylko lepiej i wydaje mi się, że jak najbardziej. Dobra, to lecimy dalej. Mój drugi minus. Powiem ci, wciąż jeszcze się zastanawiam, bo mam dwóch kandydatów. Chyba odpuszczę Nowy Orlean, bo gdzieś tam... No odpuszczę na razie. Młodzi jeszcze mają czas. Indiana Pacers. Ich chciałem na minus wyróżnić, bo Indiana Pacers, można rozpocząć sezon od 0-3, ale nie przegrywając dwa mecze z Detroit Pistons bez Blake'a Griffina. Ja wiem, że Pacers nie mają Victora Oladipo. Wiem, że jest sporo nowych twarzy w składzie, no bo jest TJ Warren, Malcolm Brogdon, jest Jeremy Lamb, czyli trzech gości tak naprawdę na obwodzie nowych. Natomiast liczyłem na to, że Nate McMillan szybciej to wszystko pozbiera i trochę mi tutaj brakuje jakości po ich stronie. Tak jak mówię, najbardziej mnie zdziwiło to, że oni nie wykorzystali ani razu nieobecności Blake'a Griffina i nie pokonali Detroit Pistons. Tym bardziej, że w drugim meczu Pistons grali też bez Reggie'ego Jacksona. Co może nie jest jakimś wielkim problemem dla Pistons, bo Reggie Jackson gra póki co beznadziejnie, ale mimo wszystko, ty też oczekiwałeś więcej od Indiany, czy nie jest to dla ciebie zaskoczeniem, gdzie oni w tej chwili są? No jak najbardziej. No Indiana, to nawet jak omawialiśmy zespół Indiany przed sezonem, to rozmawialiśmy o tym, że jakiekolwiek transfery największe, przypuśćmy dotyczące konferencji wschodniej, to Indiana jest zawsze ta, która idzie po swoje, oni wygrywają tak naprawdę 3-4 mecze. A tutaj, mimo że też dowartościowani kontraktami, przypuśćmy Sabonis bądź nowy nabytek Brogdon z Milwaukee, to wygląda słabo. Ja znowu tutaj będę upatrywał najbardziej, nawet nie chodzi o to, że on gra słabo, tylko ja głęboko wierzę, że go stać na dużo więcej. I to też mówiłem przed sezonem, czyli coś, co ci, nie wiem, czy pamiętasz, mówiłem ci, że bardzo wiele będzie zależało od takiego zawodnika, który się nazywa Miles Turner. Gość był tak naprawdę jedynym wysokim w kadrze Amerykanów na mundial tegoroczny. Gość, który ma i trójkę, i jak na nowoczesnego centra, i jest jednym z najlepszych blokujących w tej lidze zawodnikiem, z potencjałem naprawdę na bycie dużo lepszym zawodnikiem. Po prostu nie wiem, czy to jest strategia, jaką coach Indiany stawia, czy to jest po prostu jednak nie ten charakter, to jest zawodnik, który potrzebuje kogoś. Brakuje mi, że podobnie trochę jak Sacramento, brakuje mi tego Oladipo, tylko że ja właśnie tutaj krytykując jednocześnie postawę, bo tak jak mówisz, przegrać dwa razy, szczególnie ten pierwszy mecz u siebie, w jaki sposób ich tam zeżarł i wyżegał Drummond, to było coś niesamowitego, ale przegrać mimo wszystko z Detroit Pistons dwukrotnie bez obecności Blake'a Griffina to jedno, ale co przede wszystkim, wydaje mi się, że na lekko na ich obronę tutaj, no to jednak jest to, że mówimy mimo wszystko o drużynie, w której no nie gra jej lider, jej motor napędowy do momentu kontuzji w ostatnich dwóch latach. I jednak no, mają nowego rozgrywającego, który ma jeden z najwyższych IQ koszykarskich według mnie w tej lidze, czyli właśnie Brogdon. Ale no troszkę jest ten zespół i w małej przebudowie, i bez tego wielkiego lidera. No i znowu wydaje mi się, że może zbyt szybko uwierzyliśmy w takich zawodników jak Sabonis, że on już może łącznie z Turnerem, Brogdonem ciągnąć to na jakimś wyższym poziomie. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo, bardzo na dzisiaj gorsza dyspozycja TJ Warrena, nowego nabytku, w zamian za tego, kto odszedł. Czyli no, ja w kilku ostatnich sezonach widziałem momentami białego Jordana w postaci Bojana Bogdanowicza. Ten chłopak o wyglądzie dosłownie
mojego i twojego sąsiada potrafił rozegrać nie tylko niesamowite mecze za popisami za trzy, ale on potrafił wejść pod kosz. Wydaje mi się, że chyba najbardziej odczuwalna jest w tej chwili po prostu strata Bogdanowicza, który no jednak miał te 18 punktów na mecz na dobrej wartościowej skuteczności każdego roku i tutaj tak odrobinę po prostu tłumacząc Indianę, no to jednak jest Sabonis skoczył do piątki, był takim bardziej rezerwowym, jest nowy rozgrywający, nie ma Oladipo, nie ma Bogdanowicza, jest nowy Warren i to jest tak trochę jak z Clippersami i z Lakersami. Czyli Clippersi są już dzisiaj dlatego lepsi od Lakersów na dzisiaj, ponieważ do świetnej drużyny, która potrafiła już pokonać Warriors w ostatnich playoffach dwukrotnie z rzędu, został trzon zespołu, do którego doszedł super gwiazdor i oni potrzebują mniejszej przebudowy, a Lakersi są, można powiedzieć, zbiorem całkowicie nowym, ponieważ oprócz Kuzmy i LeBrona i Rondo tam praktycznie, no jeszcze Jawal zostało, jest jakby to, oni potrzebują więcej czasu na przebudowę. I tutaj odrobinę bym bronił na przykład tą drużynę w stosunku do na przykład Sacramento tym, że jednak nie ma dwóch ważnych zawodników, jest dwóch nowych i po prostu wydaje mi się, że to jest tylko po prostu etap tej przebudowy, która jest bardzo często brutalna, brutalnie weryfikowana od początku sezonu na poziomie NBA. Okej, ja powiem ci, że częściowo się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony liczyłem, że właśnie ta solidność, która zawsze przemawiała ze strony Pacers, bo oni nigdy nie grali, przynajmniej od paru dobrych lat, odkąd McKinnon jest ich trenerem, oni nigdy nie grali jakiejś pięknej koszykówki, jakiejś wybitnej koszykówki, ale tą solidnością oni byli w stanie wszystko nadrobić. Przecież tak sobie teraz szybko policzyłem, oni w poprzednim sezonie bez Oladipo i tak mieli 50% zwycięstw. Liczę też, że czas zacznie działać na ich korzyść, ale tak jak ty wspomniałeś, że kluczem jest tutaj Miles Turner, ja mam wrażenie, że ten chłopak przynajmniej na razie nie ma głowy do tego, żeby być liderem drużyny. Samo to, w jaki sposób został zjedzony w tym meczu otwarcia przez Drummonda, to też pokazuje, gdzie ta jego głowa jest i nie wiem, czy będzie w stanie do niego dotrzeć na tyle Nate McMillan, żeby go obudzić. Mam wrażenie, że prędzej na takiego lidera podkoszowego, mentalnie oczywiście, mentalnie bardziej mi pasuje Sabonis. Niż Turner, chociaż Miles Turner już zbyt długo walczy o to i nie pokazuje tego. Tak. Turner pod względem fizycznym ma wszystkie warunki do tego, żeby dominować. Naprawdę. I on jak chce, to mam wrażenie, że on pojedzie każdego w tej lidze, jeśli chodzi o wysoki, bo z każdym sobie jest w stanie poradzić. Tylko gdzieś chyba tej przekładki w głowie nie ma, która mogłaby przeskoczyć na ten wyższy tryb i żeby od tego momentu on zaczął grać zupełnie inaczej. Obawiam się, że tej przekładki w głowie nie ma u nie niego ma. I to może być problem. Zgadzam. Dobra, powiem ci, patrzę na czas, 32 minuty już. Myślałem, że szybciej nam pójdzie, ale dobra, jesteśmy mniej więcej w połowie, bo teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do plusiku, który może na pewno ty tym razem zacznij. Omawia. Proszę? Może jeśli chodzi o plusy, to ty zacznij. Dobra, to ja zacznę i mój pierwszy plus przede wszystkim za ten mecz, który odbył się dzisiejszej nocy czy poprzedniej? Dzisiejszej. Dallas Mavericks, o których miałem wrażenie, że to jest drużyna dwóch gwiazd, dwóch, trzech solidnych zadaniowców i ma za krótką ławkę. Tymczasem dzisiaj wygrali na wyjeździe z Denver, gdzie jak wiadomo w Colorado na tej wysokości jest bardzo trudno wygrywać i stamtąd w ciągu sezonu, nie wiem, 5-6 drużyn wywiezie tylko zwycięstwo, a oni wygrali pomimo słabego meczu Porzingisa i słabego meczu Doncicza. Oni potrafili ten mecz wyrwać. Mają bilans 3-1. Współpraca między Luką a Kristapsem wygląda bardzo obiecująco i to napawa mnie tylko i wyłącznie optymizmem, jeśli chodzi o to, co dalej z tą drużyną będzie. Tak mówię, ten mecz dzisiejszy z Denver był dla mnie takim pierwszym papierkiem lakmusowym dla nich, no bo Denver wiadomo, to jest drużyna, którą typujemy na pierwszą trójkę konferencji zachodniej. I ten oddźwięk, ten odzew ze strony Dallas Mavericks był dużo lepszy niż się spodziewałem, ze względu właśnie na to, jak zagrali Kristaps, jak zagrał Luka i jak zagrała reszta drużyny, bo tam chyba 4 czy 5 graczy miało po kilkanaście punktów, więc ode mnie ogromny plus za ten start sezonu Dallas.
No nie, to powiem Ci szczerze, że bardzo, bardzo coś cennego wyciągnąłeś, ponieważ faktycznie gdy rano ktokolwiek, kto nie widział albo nie śledził w nocy, mógł wejść na wyniki NBA i spojrzeć na to, że Dallas na wyjeździe, co jest bardzo cenne. Pamiętajmy, że Denver to jest specyficzny rejon, najwyższy punkt nad Pomorzem, nad poziomem morza, tam się niełatwo gra, poza tym to największa twierdza, jeśli chodzi o poprzedni sezon. Kiedy widzisz, że Dallas wygrywa, rzucając 109 punktów, to masz takie wrażenie, że albo Luka, albo Porzingis poleciał na poziomie 40% i jeden z tych dwóch spar tego pierwszego. Ale faktycznie 9 zawodników na poziomie dwucyfrowego wyniku pokazuje, że to jest już coś, to jest pierwszy znak do tego, aby zrozumieć, że faktycznie Dallas mają dwóch kocurów, którzy się, no w każdym meczu już widzimy top 10 akcji między tymi zawodnikami. Luka oczywiście magia, która najczęściej się dodatkowo objawia w końcówkach meczu. Porzingi zdrowy, silny, pakujący z góry, trafiający za trzy, blokujący w obronie. Świetnie to wygląda, ale ta zespołowość to na pewno ogromny plus. I tak naprawdę gdyby nie taka ciekawa sytuacja, jeżeli może ktoś nie widział, to przytoczę, że ta jedyna porażka, która nastąpiła u siebie przeciwko Blazers, to była też tak naprawdę, to był kroczek od tego, aby ten mecz dzisiaj był na koncie Dallas, którzy mieliby wynik 4-1, ponieważ tam pierwszy raz zadziała sytuacja, w których według nowych przepisów w ostatniej akcji Dallas, kiedy przegrywali jednym punktem, faul odgwizdano w obronie Lillardowi, ale po challenge'u trenera Blazers sędziowie zmienili decyzję, że faulu nie było. Dzięki temu w kolejnej akcji faulowani byli Blazers i to oni wyrwali te zwycięstwo. Jest taka ciekawa sytuacja, że ten trenerski challenge po raz pierwszy wpłynął, można powiedzieć, ewidentnie raz, że wygrało to, co trzeba, bo tam faktycznie faulu nie było, ale gdyby nie ten mecz, walka do końca, dzisiaj mielibyśmy ich na szczycie zachodu z wynikiem 4-0. No i tutaj tak naprawdę nie ma nic więcej co dodać, powiedziałeś wszystko. No, jeżeli Dallas, to nie tylko Luka i Porzingis i dodatkowo jeszcze, no, jak to powiedzieć, jak chcesz pokonać zajebistego białaska, to najlepiej mieć dwóch zajebistych białasków. No i tak to dzisiaj wyglądało. Tyłek Jokicza nieobroniony na własnym parkiecie przez drużynę Dallas, nie przez duet Dallas. I to tyle w temacie. Dobra, to jaki twój pierwszy plus? Dla mnie są znowu, jeżeli mogę, to podzielę to na bardzo poważny plus i na mniej poważny. Bardziej mniej poważny to przede wszystkim to, że bardzo szybko w pierwszych dniach sezonu z pośmiewiska, jakim byli w ostatnich latach Phoenix Suns, oczywiście nie mówimy o drużynie, która, nie wiem, czaruje na parkiecie, ale powiem szczerze, te chłopaki również mogliby dzisiaj mieć praktycznie wynik 4-0, ponieważ przegrali po dogrywce z Jokiczem na jego terenie, a dodatkowo druga porażka przyszła w bardzo też walczących do końca okolicznościach, czyli jednym punktem przegrali po osobistych Michela z Utah, czyli tak naprawdę ten zespół był mały tip-topek od tego, że mi dzisiaj również 4-0, a tracąc oszusta, no nie oszukujmy się, no DeAndre Ayton wziął coś, co później chciał zakryć innym środkiem, żeby tamten środek, ten pierwszy, nie naleziono w jego ciele, więc tak naprawdę bez Aytona po pierwszym spotkaniu, bez Rubio w tym spotkaniu przeciwko Clippersom, ten zespół nie tylko ma dzisiaj wynik nie negatywny, co się rzadko zdarzało w ostatnich latach, ale przede wszystkim to, co zrobili z Clippersami, gdzie takiego walca, jaki od początku rozpoczął, bardzo szybko również i Clippersi wyłapali zimny prysznic, bo to, że wygrali, że przegrali, to jeszcze nie jest nic wielkiego, ale to, że ta drużyna, która budzi strach i będzie budziła przez cały sezon, wyłapuje w drugiej połowie na poziomie 75 punktów przez zespół, który gra bez podstawowego centra, bez podstawowego rozgrywającego, no to po prostu jest coś niesamowitego i to naprawdę jest moim tym takim mniej pozytywnym plusem, ale plusem, który u mnie na liście top 10 wydarzeń z pierwszego tygodnia sezonu był na numerem 1,
brawo Phoenix, bo śmialiśmy się i miejmy nadzieję, że się śmiać już nie będziemy. A z drugiej strony taki potężny plus, niestety nie jestem w stanie wskazać jednego, tylko powiem tak bardziej ogólnie, ale mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Piotr, no atak młodzieży zarówno aktualnych, mimo że nie ma najbardziej oczekiwanego debiutanta, naprawdę przebłyski wielu debiutantów, czy to Morant, czy to Kobe White, czy to inni zawodnicy, drugoroczniacy w postaci Doncicza, no przecież to już jest widać, że jeszcze lepszy zawodnik niż rok temu. Trae Young, bohater na wschodzie pierwszego tygodnia, dzisiaj niestety kontuzja, bardzo szkoda, bo ta kostka może mu później już przez cały sezon doskwierać. Karl Anthony Towns i wiele innych młodych zawodników, którzy po prostu można powiedzieć w pierwszym tygodniu tych rozgrywek bardzo często przyćmili takich zawodników jak Harden, jak jeszcze niedawno tak wysoko w hierarchii Chris Paul, Siakam, co pokazuje. No naprawdę, no wiadomo, Durant kontuzjowany, LeBron robi swoje, ale tu bardziej Davis. Tutaj nie mamy takich jeszcze popisów Hardena. Giannis również z porażką u siebie, bo młodzi z Miami, którzy wybiegli przeciwko niemu, bez Butlera w składzie, dlatego młodzież i jeszcze raz młodzież, dla mnie to jest taki największy plus pierwszego tygodnia, ponieważ no nie pamiętam, żeby tak bardzo szybko w sezonie młodzi zawodnicy bez takich pojedynczych nazwisk tak szybko pokazywali, że mała gdzieś tam powolutku widać tą taką zmianę warty. No i przede wszystkim dwóch zawodników, zawodnikami tygodnia w poszczególnych konferencji, również młodzież w postaci Kata i młodzież w postaci Younga. I to jest mój numer, zdecydowanie na plus. No i tu 100% się z Tobą zgodzę, bo rzeczywiście nawet pamiętam, że był taki moment, że słyszałem, szczerze, ja NCAA w ogóle nie oglądam. Nie mam po prostu na to czasu, więc ja z zawodnikami NBA zaczynam się zaznajamiać przy okazji ligi letniej i dopiero od tego momentu zaczynam sobie wyrobić jakiekolwiek zdanie na ich temat, bo highlighty, owszem, są fajne, ale najczęściej pokazują tylko te dobre zagrania i dopiero w meczu, jak ich oglądasz, to możesz się sobie prawdziwe, pełne zdanie od nich wyrobić. Natomiast praktycznie w każdej drużynie, albo prawie w każdej drużynie, są gracze, którzy coś wnoszą. I przypominam sobie takie zdania, że ten draft to jest Zion, może jeszcze jeden, dwóch zawodników, a potem już plaża. A mamy, nie wiem, chociażby wczoraj patrzyłem sobie na Atlantę, w tym przegranym meczu, gdzie kontuzję złapał Trae Young właśnie. No to chociażby Bruno Fernando, solidny zawodnik z ławki. W pierwszej piątce wychodzi DeAndre Hunter. Cam Reddish też miał swoje dobre momenty. Wciąż tak młody Collins, nie oszukujmy się. To jest tak, Collins przecież trzeci sezon dopiero, 22 lata zdaje się. No. Więc to jest też kolejny gość, który... Zresztą cała Atlanta stoi teraz na młodzieży. Jak momentami Jabari Parker jest najbardziej doświadczonym graczem na boisku, on ma 6 sezonów tylko na koncie, no to wiadomo, na co ta drużyna stawia. I to jest właśnie fajne, że to nie są też tylko gracze, którzy tylko i wyłącznie stawiają na przykład na rzut za 3, tylko też kombinują. Te ich akcje nie są takie jednostronne, nie są monotematyczne, że tak powiem, no bo Barrett dzisiaj jest już najlepszym zawodnikiem Nowego Jorku. I to nie ma dwóch zdań. Miał być Randall, a Barrett jest tak naprawdę najlepszy i to jest szansa dla nich na przyszłość. Więc ich też się na pewno ciekawiej ogląda niż kolejny raz izolację Hardena, niż kolejny wjazd LeBrona Jamesa, niż kolejne trójki Stepha Curry'ego. Oglądanie, przynajmniej dla mnie, w tych pierwszych miesiącach, tygodniach młodych zawodników to jest to, co mnie najbardziej nakręca, bo to jest coś nowego, świeżego w NBA. Może coś fajnego nowego zobaczymy. I super jest, jak oni rzeczywiście dostarczają tą dobrą jakość, a tak jest w tej chwili. Także w 100% się z Twoim plusem zgadzam. Natomiast ja bym tu najbardziej z tych wszystkich, jeśli mogę, podczepić się pod Twojego plusa, chociaż swojego mam trochę innego, ale chciałem się podczepić i najbardziej nagrodzić Kendricka Nana, czyli tego gościa, który w tej chwili wymiata w Miami, bo wrócił Jimmy Butler dzisiaj w nocy, a Nan i tak wyszedł w pierwszej piątce i też zagrał bardzo dobry mecz. A przecież to jest gość, który poszedł poza draftem, to jest gość, który poprzedni sezon spędził w G-League, a teraz jest zawodnikiem pierwszej piątki Miami. Także to jest dla mnie taki największy wygrany w tego sezonu.
No to właśnie nie zdążyłem powiedzieć o Defanie, bo właśnie chciałem, czekałem jak skończysz, bo chciałem nie pominąć tej analizie młodych właśnie Miami. No powiem ci szczerze, ja mieszkałem 2 lata w Miami i nawet mieszkając w Miami dalej byłem bardziej, mimo że wtedy to Miami sięgało po tytuł, jestem fanem LeBrona, to ja nie byłem nigdy wielkim fanatykiem zespołu z Miami, ale no po prostu i tym bardziej nie jestem fanatykiem Jimmy'ego Butlera po tym, co robił w ostatnich latach, ale no to jest coś pięknego, jak ta ekipa weszła w sezon, jak dzisiaj zobaczyłem pierwszą piątkę, która wybiegała przeciwko Atlancie, zobaczyliśmy w pierwszej piątce Butlera, Nana, zobaczyliśmy Adebayo, zobaczyliśmy kogo nie wymieniłem? Myers Leonard. Tak, Myers Leonard i no to tylko jeszcze za Leonarda właśnie bym, bo tutaj bym jeszcze szukał jakiejś roszady, chociaż widać, że jego udział w pierwszej piątce będzie dosyć znikomy, on mógł zagrać tylko jeszcze lepiej. Ale to był dopiero pierwszy mecz Jimmy'ego Butlera, w którym mimo wszystko to nie on był bohaterem tego meczu, bo był to przede wszystkim hero z ławki na poziomie 28 albo 28 punktów, 9 punktów, nie pamiętam. I po prostu ten Kendricks Nunn, o którym wspomniałeś, gość niewybrany w drafcie, gość, który tak naprawdę jest w stanie, to jest koszmar dla obrońcy, to jest gość, który ci po prostu sprzed ryja ustrzeli trójkę albo i tak cię minie, ponieważ na fizyczności, jaki on wchodzi pod kosz, szybkości, jak on sam kreuje sobie pozycję, to jest taki kocur na chwilę obecną po tych kilku meczach i to jeszcze, pamiętajmy, tam było 40 punktów w meczu przedsezonowym przeciwko Houston, pokazuje, że to może być największy steal tego lata i jeżeli on dodatkowo według coacha z Polski, jego największym atutem jest dalej obrona, no to może nam wyrosnąć po prostu tak bardzo szybko gwiazda u boku Butlera, który na pewno na treningach będzie chciał z niego zrobić podobnego obrońcę, jakim on jest. Strzeleckie popisy hero i do tego ten dynamit, jakim powoli również staje się pod koszem, lekko wciąż drewniany, ale mimo wszystko potężny dynamit Adebayo, po prostu pokazuje mi, że bardzo szybko Miami na tej konferencji wschodniej, gdzie ja cały czas powtarzam, Milwaukee, Philadelphia i długo, długo nikt, no to czy to czasem nie będzie właśnie Miami zespół, który bardzo szybko charakterem nauczonym przez Butlera, który jest w końcu szczęśliwy, będąc twarzą organizacji, zobaczymy zespół, który będzie czarnym koniem playoffów na wschodzie, chociaż wiadomo, rozmawiamy o pierwszym tygodniu sezonu. Na chwilę obecną wygląda to fantastycznie. No zdecydowanie. Jeszcze fajnie, że zdrowie złapał z powrotem Goran Dragic. Szybko zaakceptował rolę z Joker z ławki. Prowadzi po prostu tą, tak, prowadzi tą ławkę fantastycznie, bo on był jednym z tych, którzy wygrali dla nich mecz z Milwaukee. Oczywiście. Dzisiaj znowu bardzo dobre spotkanie, więc to też szacun dla niego, że on się z tym pogodził. No świetnie to wygląda, no ale mówię, młodzież, jeszcze moglibyśmy naprawdę pewnie przez dobrych 10 minut wymienić poszczególnych innych zawodników, Morant, mecz przeciwko Irvingowi, no i wiele innych naprawdę zawodników, jak to nie pierwsze, to drugo, to trzecie roczniaków, którzy po prostu weszli z wielkim przytupem w ten sezon. My mam nadzieję, że będziemy jeszcze do nich wielokrotnie wracali w tych naszych podcastach, w tych naszych rozmowach. Natomiast to teraz, jeśli pozwolisz, to już zróbmy ostatniego plusa, tego mojego drugiego na dzisiaj. Bo chciałem wyróżnić, bo ogólnie na początku sezonu często zachwycamy się wieloma rzeczami, że ktoś robi coś w zupełnie nowy sposób, nowi zawodnicy i tak dalej. Natomiast rzadko nagradzamy zwykłą koszykarską solidność, która zrobiona już na tym etapie zaprocentuje tym, że w kwietniu, w maju będziemy tą drużynę dalej oglądać w grze. Chodzi mi tutaj o San Antonio Spurs, którzy nie grają wybitnej koszykówki. Na razie wygrali wszystkie 3 mecze, nie z jakimiś świetnymi drużynami, bo zaczęli od Nowego Jorku, potem dostali u siebie Waszyngton, z Waszyngtonem wygrali tylko 2 punktami. W trzecim meczu zagrali z Portland, gdzie Portland grało dzień po dniu, więc to też było utrudnienie dla nich, ale mimo wszystko wyszli z tego 3 zwycięstwami i to jest właśnie takie solidne nabijanie sobie liczby zwycięstw po to, żeby w kwietniu nie mieć problemu z tym, żeby wejść do 1-8. I to jest mój plus dla Grega Popowicza i dla całej tej drużyny za to, że oni znowu gdzieś tam ustawiani jako drużyna, która może nie wejść
do playoffów, bo tak wielu ekspertów mówiło. Oni tymczasem sobie nic z tego jak zwykle nie robią i po prostu robią swoje, tak? I są drużyną, która moim zdaniem do playoffów wejdzie i to na dużym spokoju. Tym bardziej, że chociażby taki DeJounte Murray, czyli gość, do którego się spodziewamy, że ma wystrzelić w tym sezonie i na razie statystyki jego wyglądają bardzo obiecująco, ale pamiętajmy, Murray gra cały czas na ograniczeniu minutowym. Jak to ograniczenie minutowe zejdzie, to on będzie jeszcze lepszy. No tutaj, wiesz, tak jak powiedziałeś, no ta solidność, jeszcze raz solidność, każdy to przychodzi do drużyny Grega Popowicza i ma jakikolwiek tatuaż z wcześniejszego etapu swojego życia albo swojej kariery, to i tak wychodzi z taką pieczątką na tym tatuażu made by Pop, tak? Bo on już będzie, nigdy nie będzie tym samym zawodnikiem, pewnie człowiekiem w życiu prywatnym, ponieważ dobrze wiemy, że mentalność Grega Popowicza przekłada się na życie wielu z tych chłopaków. No i co tutaj dodać? No, kiedy wszyscy mówią o innych, tak jak mówisz, San Antonio robi swoje, wiadomo. DeJounte ma ogromny talent, potężna kontuzja, bardzo poważna, wrócił. I to jest też takie, powiem ci szczerze, też nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, albo słuchacze się ze mną zgodzą. W tym sezonie oprócz tego, że bardzo szybko wiele zespołów wyłapało zimny prysznic, tak można powiedzieć bardzo często ekspresowo, dwa, mam takie wrażenie, że naprawdę większość ligi, ja nie mówię teraz o, przypuśćmy, Sacramento, czy wymienione przez nas wcześniej Pacers, mam takie wrażenie, że tak jakby większość ligi jest jeszcze o dobry tydzień spóźniony, jeśli chodzi z jakby formą na rozpoczęcie sezonu. Mam takie wrażenie, że wiele ekip, nawet ekipa Denver, która dopiero dzisiaj przegrała swój pierwszy mecz, wydaje mi się, że w poprzednich meczach szarpała bardzo często. Jokic jeszcze nie jest tym Jokiciem. Mam wrażenie, że Lillard, który również mają świetną kwartę, trochę słabszą. Przypuśćmy Clippersi, którym się zdarza niesamowite dwa popisy przeciwko takim potęgom jak Warriors i Lakers. Za chwilę wyłapują od Phoenix. Wydaje mi się, że Milwaukee nie jest do końca sobą. Philadelphia bardzo mocno, ale też głównie zasługa indywidualnych popisów w danym meczu. A oczywiście San Antonio, tak jak powiedziałeś, wszyscy mówią o nich, oni już mają 3 zwycięstwa, robią swoje, przede wszystkim wiedzą, że ten Murray w tym roku doda czegoś, czego nie mieli w zeszłych playoffach. Momentami świetny, z góry pakujący DeRozan, jak zawsze 20 punktów, 10 zbiórek Aldridge'a. No i tyle, no i San Antonio, no po raz kolejny jedno w tym życiu jest pewne, że umrzesz, płacisz podatki i że San Antonio wejdą do playoffów. Dokładnie. Dobra, u mnie się wyczerpało wszystko, nie wiem, czy ty masz jeszcze coś o czym Ja tylko bym chciał jeszcze jedno zdanie, jeżeli mi pozwolisz. Absolutnie nie dlatego, że ten gość jest moim jednym z ulubionych zawodników historii. Tylko chciałbym w końcu, mam nadzieję, oczywiście to sezon pokaże, ale cokolwiek pokaże, to ocenimy to, co się wydarzyło w pierwszych dniach. Derrick Rose to już nie jest tym razem człowiek walczący, udowadniający to, że on w ogóle może grać. Derrick Rose w pierwszych meczach tego sezonu przypomina Derricka Rose'a, który rozpoczynał karierę w NBA. Chłopak jest po prostu błyskawicą, której się nie da powstrzymać, grając na tej pozycji, a grał między innymi przeciwko Simmonsowi, Brogdonowi, Youngowi, bardzo wielu młodym kocurom. Gość, który zdobywa 25 punktów na 65% skuteczności w nowym zespole, to jest już coś więcej niż modlenie się o każdą minutę, żeby on nie miał kontuzji, albo udowadnianie, że on w ogóle jest w stanie biegać czy coś. Nie tylko biega, ale po prostu zapieprza tak, że jesteś, tylko widzisz jego, czujesz jego powietrze, jak cię minął. I to jest taki, wiem, że bardzo często, można powiedzieć brzydko, rozpływamy się na punkcie tego zawodnika, ale ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli tym razem Derrick utrzyma taką dyspozycję, do tego zdrowie, to po prostu wjedzie do meczu gwiazd jak walec, ponieważ no, przypomina momentami tego, który sięgał po MVP jako najmłodszy w historii. I tu naprawdę bez dodawania czegoś, po prostu taka prosta analiza, to już nie jest, to jest fizyczność i szybkość jak z najlepszych lat, a nie fizyczność i szybkość momentami zawodnika, który udowadnia, że po prostu może wybiec na 15 minut na parkiet. Taka moja też pozytywna jest to powiem, podsumowanie gry Derricka Rose. W 100% się z Tobą zgadzam. Ja też mu cholernie kibicuję i chciałbym, żeby rzeczywiście
czy to mecz gwiazd, czy nagroda na przykład dla najlepszego rezerwowego ligi. Fajnie, że Derek po prostu jest zdrowy i że można go oglądać. To jest w tej chwili, jak nie ma Blake'a Griffina, to jest główny powód, dla którego zagląda się do Detroit. No i mówię. Dobra. Tyle. Okej, okay, dzięki w takim razie za dzisiaj, Mario. Dzięki wszystkim za to, że nas wysłuchaliście. Zapraszamy za tydzień, bo chcemy z tego zrobić, tak jak już wcześniej mówiliśmy, cotygodniową audycję i mam nadzieję, że wam się spodoba, że dzisiaj była też dużo lepsza jakość, więc piszcie nam w komentarzach, jak było. A my wrócimy do was za tydzień z kolejnym podcastem. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję serdecznie, trzymajcie. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.